Tak, tak. Marian, możemy już? Tak, 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 dobrze. Witam, moi milusińscy. Dzisiaj w ten piękny jesienny poranek doszło do prawdziwej tragedii. Mój bohater, Robert Wolny Ogrodnik, doznał dzisiaj prawdziwej tragedii. Spaliła mu się cała działka, cały dorobek jego życia. Robercie, opowiedz nam, co się wydarzyło. Tak. Ale co się wydarzyło, panie Robercie? Spaliliśmy działkę. Ale kto spalił? Grzegorz, ja. A jak duża była ta działka? Spora. 10-12. No. 10-12 hektarów? Gram. Jesteście wspaniali. Marian, wyłącz to, nic z tego nie będzie. Budzimy się, budzimy, robaczki moje kochane. Jessica na posterunku już od samego rana. Gdziekolwiek są jakieś tragedie, Jessica jest na posterunku. Dzisiaj, właśnie przed chwileczką, mamy tutaj studenta Przemysława Skorupiaka, tak. Przemysław właśnie dzisiaj, w tym momencie, przed sekundką, dowiedział się, że ma raka. Tak, proszę pani, mam raka. Może ja pomogę, dobrze? Bo... Nie mogę. Tak, już? Nie, jeszcze. O, tak? Przemku, opowiedz nam. Raka mam. On leży, proszę pani, w brytwannie. W kuchni. Ja nie mogłem go zabić. Spojrzał na mnie oczkami. Pomachał do mnie. Marian, wyłącz kamerę. Kolacji nie będzie. Marian, wyłącz kamerę. Wyłącz kamerę, Marian. Przemku, tak, jesteśmy z tobą. Tak? Jesteśmy z tobą. Tak, no wszystko dobrze, tak? Dobrze. Na krawędzi jest zawsze pierwsze na miejscu zbrodni. Właśnie tutaj, za mną, są zwłoki nieznanego mężczyzny, który został potrącony przez nieznanego sprawcę. Ten sprawca uciekł z miejsca wypadku. Jeżeli ktokolwiek jest w stanie rozpoznać... mam jeszcze leżeć, bo wilka dostanę. Właź do bura! Czy on nawet trupa nie jest w stanie zagrać? Jesteśmy w dupie, Marian. Gwiazda, zamknij się, przestań panikować. No, byś se lepiej poprawiła ten tętrujący pieprzyk, co go masz większy niż cycki. Marian, jedziemy. Samobójstwo, mamy newsa. Gadaj, gwiazda, jedziemy. Burakowska. Przepraszam bardzo! Marian, chodź! Może pan troszkę zaczekać, tak dla Marianka, żeby mógł się przygotować, dobrze? Dobra, chwila, tylko ostrość złapie. Dobra, jest, w zapisie. Jedziesz pan, bo mi bateria pada. On tak średnio 3 razy w miesiącu. To co? Kawka? Herbatka? Szampana? O, tylko niestety kawka bez mleka, bo ostatnio to oglądałam taki program w telewizji i tam były takie krowy w takich zagrodach i one tak stały i one tak robiły takie mu, mu i one tak wszystkie razem i stwierdziłam, że ja po prostu nie mogę pić więcej mleka, bo to po prostu nie wpływa dobrze na moją tą. A później w tym internecie były taki program o takich małych pieskach i te małe pieski robiły tak hop, hop, hop. A ja stwierdziłam, że po prostu ja kocham totalnie zwierzęta i ja totalnie chciałabym się tymi zwierzętami zajmować. A później jak robiłam sobie jajeczniczkę, to ta jajeczniczka, taki stuk jajeczko i tam wypada i tam taki płód malutki i ja stwierdziłam, że to już w ogóle nie dam rady tego mięsa. Ja państwa przepraszam na sekundkę.
herbata?